Mnie najbardziej denerwują ludzie, którzy uczą Norwegów słowa kur... Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie raczej z tych lekkich, ponieważ na podstawie rozmów, pytań, odpowiedzi, ankiet i rzeczy, które zostały napisane w internecie, opowiem o tym, co najbardziej dziwi, co najbardziej denerwuje, a co najbardziej cieszy Polaków w Norwegii. Zapraszam. Krótko, zwięźle i na temat. Piwo to sikacz. Bardzo zdziwiła mnie tutejsza metoda robienia kanapek, pisze pani Kamila. Zamiast polskiego sposobu składania dwóch kromek w jedną kanapkę, spotkałam się z tym, że w Norwegii osobne kromki chleba były oddzielane. Pani Kamila się dziwi, ponieważ według niej jest to dużo mniej praktyczne. Jest to dużo mniej praktyczne, ale również wzmaga kreatywność wśród osób, które dostają taki zestaw. To jest mniej więcej tak jak Lego. Lego w oddzielnych klockach nie znaczy nic. Tak jak dwie kromki chleba zapakowane nie znaczą wiele, ale jeżeli złączymy te kromki chleba i mamy dodatkowo na przykład sałatę, wędlinę, masło, margarynę, czy co tam uważamy sobie, żeby posmarować tą kromkę, to wtedy dzieją się cuda. Wtedy można zbudować naprawdę wszystko, dlatego moim zdaniem jest to bardzo wzmagające kreatywność wśród Norwegów. Pozytyw, wszystko można załatwić przez net, ale biurokracja, zamykają okienko o równej godzinie. No. Jeżeli pracują do określonej godziny, każdy, kto pracuje do określonej godziny, raczej wolałby skończyć pracę o określonej godzinie. Więc tutaj bym też trochę podyskutował, czy to jest aż takie dziwne. Mnie najbardziej denerwują ludzie, którzy uczą Norwegów słowa k***a. I potem często osoby napotkane na drodze, pytające o moją narodowość, pisze ta osoba, i usłyszeniu, że jestem Polakiem, mówią: o k***a. Jest to generalnie zabawne, ale zastanawiam się, czy inne nacje uczą innych nacji, inne nacje, również swoich najbardziej popularnych wyrazów. Tutaj bardziej docenia się drugiego Polaka. Mnie zawsze cieszy spotkanie rodaka w sklepie czy w kontaktach zawodowych. Zawsze to okazja, żeby zamienić słowo w ojczystym języku. No i wszyscy walczymy o odczarowanie polskich stereotypów. Jest to ciekawa i taka troszeczkę niespotykana, szczerze powiem, na szerszą skalę opinia, że jest fajnie. Pod płaszczykiem miłego uśmiechu często kryje się chamstwo i dwulicowość. Mieszkam tu ponad 10 lat i szczerze mówiąc, z roku na rok nie lubię ich coraz bardziej. Mało jest porządnych obywateli. Większość będzie prawić komplementy, a za plecami obgadywać. Powiem szczerze, ja bym się wyprowadził. A tutaj zupełnie inna uwaga. Bardzo cenię to, że Norwegowie nie wtrącają się w nie swoje sprawy. Fakt, trudno zdobyć ich sympatię, ale jeśli już się uda, szanse na piękną przyjaźń są. To uczciwi i prostolinijni ludzie. Lata w tym kraju pokazały mi, że są wspaniałym narodem. Uwaga, dosyć zdecydowanie mocno, naprawdę krańcowo różna od tej poprzedniej. Krajobrazy, kurwa. Natura jest mistrzowska. Wy mówicie o Norwegach? Pyta się piszący. Że niby tacy spokojni? Mój ciągle rzuca jak gówno w trawie się. I właśnie tym mnie denerwuje. Nie ma na spokojnie. Czyli rozumiem, że to pisze osoba, która ma partnera Norwega i ten partner tej osoby rzuca się jak gówno w trawie. Powiem szczerze tak. Zawsze zastanawiało mnie to porównanie, bo gówno w trawie moim zdaniem leży. Kolejna ciekawa opinia. Polaka dziwi także, że Norweg się nie śpieszy. W Polsce pracowałam na dwóch etatach jako pielęgniarka. Było ciężko. I marzyliśmy o jednej i spokojnej pracy. Niby się zgadza, ale ta powolność. Czyli osoba robi to, co cały czas chciała robić, ale jak już to robi, to jej się nie podoba. Mam podobnie. I tu jest coś ciekawego. Dla mnie szokiem okazały się różne przedszkolne praktyki. Jedną z najbardziej zdumiewających było wystawianie rocznych i dwuletnich dzieci w wózkach, żeby spały na zewnątrz. Nawet jeśli na dworze jest brzydka pogoda. Szok. Ale szokiem jest brzydka pogoda czy wystawianie dzieci? Krótko, zwięźle i znowu na temat. Nie ma KFC. Kurczaczków sobie nie zjesz. Ale można zrobić w domu samemu. Chociaż panierka nie ta. Wtedy jak robisz w domu, to jest mniej tłuszczu w panierce i są mniej kaloryczne. No, nie wiem. Norwedzy i ich wiecznie przyklejony uśmiech do twarzy. To prawda. Czy nie lepiej by było, jakby cały czas byli naprawdę pod kurcze pieczoni? Albo po prostu kurr. Chyba by było tak bardziej swojsko może, jakby się nie uśmiechali, no.
Kolejna opinia, troszeczkę bardziej poważna. Najbardziej zdziwił mnie fakt, że wielu Polaków prowadzi tu podwójne życie. Pracują w Norwegii, a w Polsce mieszka ich rodzina, żona z dziećmi, czeka na powrót męża. Tutaj nowa kochanka i nieustanna gra na dwa fronty. No jest to dosyć dziwna sprawa. Zostawię to może bez komentarza. Denerwuje mnie ich, między innymi, nieumiejętne zmienianie świateł, czy nie dość, że nagminne, za późno włączają długie, to mijając mnie przed samą maską potrafią włączyć długie raz jeszcze. Chyba chodzi o to, że po prostu Norwegowie, jak jadąc naprzeciwka i jest noc, trzeba mieć włączone światła, to włączają długie światła, zanim nas miną, zanim się nawet z nami zrównają. I ta uwaga również się często pojawia, że właśnie Norwegowie i ich styl jazdy nie do końca zawsze jest taki, można powiedzieć, sensowny. Czasami mam wrażenie, że Polacy to by chcieli, żeby rzucano im się na szyję i krzyczeli: witaj kochany Polaku, w naszym kraju, rób co chcesz, żyj jak chcesz i rób co ci się podoba. A jak to wygląda, to doskonale wiemy. Czasami aż wstyd przyznać się, że jest się z Polski. Służba zdrowia fatalna. Skręcałam się z bólu brzucha, płakałam, a lekarz raczył się pojawić po 4 godzinach. I brak sera białego. Przepraszam, że się śmieję, ale to napisała jedna osoba. No i generalnie taki duży kontrast, był przeskok po prostu. Osoba się skręcała, ale no, być może to było nawet przez ten ser biały, bo go na przykład nie zjadła. I na koniec bardzo pozytywna opinia, nastrojąca bardzo pozytywnie. Mnie nic nie denerwuje, wszystko mnie się podoba i nic mnie już nie dziwi. I tą sensacyjną wiadomością kończę. Życzę Wam miłego weekendu właśnie razem z tą wiadomością i do zobaczenia w kolejnym odcinku, a jeżeli możecie, chcecie i wiecie, to napiszcie w komentarzach, co Wam się najbardziej podoba, co Was najbardziej denerwuje. Oczywiście były już setki takich postów, takich miejsc, w których można było to napisać, ale jeżeli były setki, to wejdźmy w tysiące. Także wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia. Dzięki.